Witam. Dzisiaj wybierzemy na grzewnicę z Audi A6C4. W tej rakiecie mamy tu dodatkowo jeszcze klimatyzację, są wersje bez. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od rozebrania tych wszystkich kabeleczków. Rozkręcenia tutaj tej gumy wybrania. Zdjęcia opaski tej, tutaj przykręcona, metalowej. Tutaj rozpięcia przewodów od wentylatora. Przewodów od nagrzewnicy tam na dole, gumowych. I myślę, że to chyba wszystko. Rozbiorę to, pokażę, jak to wybrane wszystko wygląda. Jak to wygląda? Ja już to sobie rozebrałem, poskładałem tylko na szybkości. Zdejmujemy, do tego celu, żeby w środku, póki co na razie użyłem klucza nasadowego 8, takiego, i śrubokręta płaskiego. Zdejmujemy po jednej, po drugiej stronie takie zaślepki. Tutaj mamy 4 śrubki, 8. Tutaj to nawiewy podważamy śrubokrętem, one wychodzą normalnie. Wybieramy to. Tutaj odpinamy spinki, one są pokolorowane, więc nie będzie problemu później z powrotem powkładać tą. Wyciągamy, podważamy tutaj tą rameczkę. Też delikatnie sobie to wszystko schodzi śrubokrętem. Odkręcamy tutaj 4 śrubki od klimatronika. Lata sobie, wyciągamy, jeżeli mamy chęć, papilniczkę. Tutaj kabelek odpinamy. Wyciągamy radio, też podważamy, żadnej tu filozofii nie ma, odpinamy kable. To sobie zdejmiemy, jeszcze nie odpiąłem. No ale dobra, chodzi o to, żeby cały ten panel plastikowy ściągnąć. I tutaj z przodu większość jest już, dobrze pociągnąć jego, to on schodzi. Aha, tam jeszcze jest tutaj z boku, tam będzie ciemno, to nie pokażę, ale jedna śrubka jest przykręcona, też 8. Podważamy tutaj śrubokrętem, odkręcamy gałeczkę, ściągamy tutaj, ściągamy sobie kondonik, mamy tutaj śrubeczki i tu po bokach, po jednej, po drugiej stronie, odkręcamy sobie to, to już sobie będzie latało. Przechodzimy tutaj, nie będzie widać pewnie, nie dam rady tego pokazać. Z tej strony tutaj jest przykręcona jedna śrubka i po drugiej stronie też jest. Trzeba fotele do przodu podsunąć w tą stronę i od tyłu odkręcić te dwie śrubki od tego całego środkowego panela. Posuwamy trochę, pociągamy ręcznie, posuwamy trochę do tyłu. No i zostało nam tylko wyszarpać ten plastik. Nie trzeba tego wybierać panela środkowego, tylko trzeba o to wyciągnąć. To da się zrobić bez wykręcania tego dupki. Wyciągamy to i zaraz pokażę, co dalej robimy. Wyciągnąłem już ten panel. Odpinamy klimatronik. Tutaj te kabelki, też nie pomylimy tych wtyczek. Każda jest inna. Odkręcamy w tym miejscu śrubki. Wyciągamy ten plastik sobie. I tutaj, a to jest przyczepione. No dobra. Mamy tutaj teraz kupę fajnych kabli. Nie ma się czego tutaj bać. Trochę ciemno. Ale zaraz poszukamy jakiejś jasności. Mamy tam kupę kabli. Aż sam się zlękłem. Tak to wygląda od środka. Co tu robimy? No, na pewno odpinamy te dwie wtyczki. To są wtyczki od klap. I myślę, że na tym się kończy nasza zabawa z wtyczkami. Jeszcze raz po stronie silnika. Jednak trzeba ściągać wycieraczki. Ściągamy wycieraczki, odkręcamy, uwagę na szybę, odkręcamy tutaj w tych miejscach imbusowe śrubeczki, zdejmujemy ten pas od wycieraczek, ściągamy ten plastik, on jest przyczepiony tutaj z spinkami, zaczepamy tutaj do rantu, po prostu do góry. I co mamy? Musimy wyciągnąć
jeszcze mechanizm wycieraczek, tutaj śrubki i tam, i wyciągamy cały, odpinamy silnik elektryczny od przewodów i wyciągamy cały mechanizm i będziemy mogli powoli zacząć brać się wyszarpać ślimaka. Dobra, parę szarpnięć mocniejszych i mieszalnik ciepła jest już po naszej stronie. On tylko tą taśmą jest przyczepiony. Tutaj mamy taką uszczelkę, znaczy już jej nie mamy. Trzeba będzie coś skombinować drugiego. Tylko na tej uszczelce się trzyma w sumie i na tej taśmie, co wcześniej odczepiliśmy, tu widać już nie ma. Odkręcony jest mechanizm wycieraczek. Ja tu z tamtej strony zaraz pokażę, czego nie rozbierałem ze środka, co zostało. Tak wygląda on, powinien wyglądać po demontażu. Tą gumę tylko odkręciłem z opaski, ona zeszła z tego względu, że tutaj jest na takim rancie. Jak całą gumę się wybierze, to będzie problem później z włożeniem. Tak to wygląda sobie z tej strony, co tu podpinane. Tutaj jest w tym miejscu dodaję jakiś czujnik, jeszcze nie wiem czego, na pewno czegoś powietrza. Tutaj mamy wentylator, tutaj siedzi nasza nagrzewnica, która cieknie, zaraz pokażę jak wyciągniemy ją. Ta strona jest od środka, czyli te dwa przewody, czerwony, niebieski, które odpinaliśmy. Po bokach mamy, po bokach mamy tutaj, wybierałem, zaraz pokażę, tutaj takie łączniki powietrza. Myślę, że wszystko chyba. Zaraz przejdę jeszcze do środka. Dobra, jest tu od środka. Tutaj rozbierałem. Tych rurek jednak nie trzeba ściągać. One zostają. Tam jest taki gumowy przewód, który będziemy później naciągać, jak składamy go. Trzeba pamiętać, żeby on tutaj wcisnąć go. On ma takie łapki po bokach. Po bokach jeszcze mieliśmy takie rurki. Tam w środku, no nie pokażę z tego względu, że jest tam kompletna ciemnica. Ściągnąłem jeszcze tutaj ten panel nad nogami plastikowy. I jeszcze w dodatku były nawiew na nogi. To jest śrubka przykręcona jedną. Tak to idzie, tutaj śrubkę widać. Odkręcam tą śrubkę w tym miejscu. O. I po prostu go wyjmujemy. Z jednej, z drugiej strony on tam pod nogami siedzi. No myślę, że to wszystko. Tutaj tak naprawdę to największy problem jest właśnie z tymi plastikami, żeby pozdejmować. I te dwie wtyczki. Odpiąć je z tą gumą. Myślę, że tam nie byłoby potrzeby rozbierania tego wszystkiego. Ale dla mnie jest łatwiej. I później zaciągnąć tą gumę jest prościej. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to wybieranie na grzewnicy z tego mieszalnika ciepła. Dobra, wyciągnąłem mieszalnik. Pokażę teraz mniej więcej, jak to wyciągnąć. Tutaj jest taka masa uszczelniająca na grzewnicy. Ją trzeba wydłubać śrubokrętem, żeby lepiej nam rozpołowić. W ogóle, żeby to właśnie wybrać, to trzeba na dwie części rozpołowić. Ta grzewnica siedzi tak. W ten sposób trzeba to połówko oddzielić od tej. Tu są spinki na całej długości, gdzie nie gdzie śrubki. To wszystko trzeba odkrywać. Z takich ważniejszych, tutaj w tych wszystkich wnękach, tutaj był siłownik. To było tak przykręcone jakoś. Odkręciłem to, wybrałem siłownik. Tutaj była spinka. To spinkę wyciągamy, bo nam będzie później przeszkadzało. Tutaj była spinka, wyciągamy. Tak wyglądały te spinki.
Tu mamy więcej do pokazania. No to tutaj, tak jak mówiłem, już ona powoli odchodzi. Zaraz rozbiorę na dwie części, pokażę. Z tej strony tutaj też mieliśmy spinkę. Tutaj w tym otworze, w tym były śruby. Tak więc jak będziecie rozbierać, to zwróćcie uwagę, bo na pewno wszystkich od razu nie znajdziecie. Mi też to trochę zajęło. Co więcej? Więcej mamy tutaj z przodu. Były sobie siłowniki. Ja normalnie tutaj na śrubokrętem podważamy i wybieramy. Siedziało chyba tak. Dwie śruby i odkręcamy to wszystko bez problemu. Zmontować też nie będzie problemu żadnego. Tutaj mamy wentylator dla zainteresowanych. No dobra, bierzemy się za wyciągnięcie, rozpołowienie tego. Udało mi się rozpołowić, tam dodatkowo było trzeba odkręcić tutaj wajcheł. Chyba tutaj nawet była z tamtej strony. Nie pokazałem tego. No i na grzewnicę wybrana. Ona siedzi dokładnie tak w tym miejscu. I to sobie wyciągamy. Ja tu trochę rozbebeszyłem ją. Tak to wygląda. Stawiamy drugą na miejsce tego, tej masy. To można, trzeba uszczelnić to po prostu jakimś silikonem na grubo. Ładnie zakleić masą uszczelniającą, żeby tędy powietrze nie przelatywało. Chyba to wszystko. Chyba wszystko. Wszystko będzie. Składamy analogicznie do rozbierania. Tutaj do montażu myszelnika ciepła smaruję, tutaj osuszyć to, tą uszczelkę, wyczyścić, no, jeszcze mi światło kradną, wyczyścić i trochę silikonu dać przy montażu. Normalnie wkładamy to sobie z powrotem, tak jak wybieraliśmy, i podłączamy wszystko. Myślę, że pokazałem to na tyle, że dacie radę to zrobić samemu. Pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie.